Dzięki programowi EA Games Changers mogłem przetestować wcześniej tego Need for Speeda. Dziękuję bardzo. Siemanko, ja jestem Lucek. To jest pierwszy odcinek z Need for Speed Heat. Moi drodzy, zapraszam was. Pokażę wam najpierw ustawienia graficzne na pierwszym odcinku. Mamy ustawione wszystko na ultra. Jak chcecie się dowiedzieć, jaki mam komputer i na jakim komputerze to wszystko odpalam, macie w opisie tego filmu wszystko wylistowane. No, mamy tutaj parę możliwości personalizacji. Ja tutaj niestety musiałem muzykę wyłączyć, wiadomo, nie, bo prawa autorskie, tak? Zaczynamy grę, moi drodzy. Need for Speed Heat. Czekaliśmy 2 lata na kolejnego Need for Speeda. Powiem wam, że troszeczkę jestem podjarany tą grą i pamiętam tego pierwszego takiego Need for Speeda z tych takich nowych, tworzonych przez Studio Ghost, który był w 2005 roku, miał swoją premierę, prawda? No i tamten Need for Speed graficznie rozpierdzielał dosłownie, prawda? Pamiętacie te pierwsze zwiastuny, które pokazywały taką fotorealistyczną grafikę? Ale teraz zaczynamy Need for Speed Heat. Kolejny będzie gościć najważniejszą imprezę wyścigową w stanie. Codziennie. Tak. Tysiące fanów gromadzić się będą w nadziei na ujrzenie najlepszych samochodów sportowych w akcji. Także też tutaj mamy polski dubbing. Można łatwo się znaleźć na znacznie bardziej niebezpiecznym terenie. Oh yeah. W świecie ulicznych wyścigów. Podziemna scena skupia śmiałków i maniaków prędkości, gotowych naginać zasady i łamać prawo. Oh yeah. Z tym wyzwaniem chce się zmierzyć porucznik Frank Mercer z Palm City. Szef nowo utworzonego oddziału pościgowego. Na ulicach nie ma miejsca na nielegalne wyścigi. Zapamiętajcie moje słowa. Jeśli bierzecie udział w tego typu kryminalnych działaniach, znajdziemy was. A jeśli myślicie, że możecie uniknąć kary dodając gazu, to czeka was niespodzianka. Tak? Będziemy was ścigać szybko i wyjątkowo bezwzględnie. Uwierzcie mi. Zobaczymy. Ucieczki. Znamy to już z Need for Speed Most Wanted, nie? Że był jakiś szalony gliniarz, który chciał nas dorwać. Dobra, startujemy. Trzymam się jakoś. Dobrze, nie zdejmuj nogi z gazu. Joki, jaki spoiler. Jesus. Wiedzieliśmy, że nie będą się taskać. Tutaj stawką jest liga. Dalej, chłopaki, będzie dobrze. Tak. Bardzo podoba mi się tutaj dubbing w tej grze, na pierwszy rzut ucha. No ale wiecie co, ja tak nie chcę się tutaj wypowiadać za bardzo na temat sterowania, na temat prowadzenia tych samochodów, dlatego że dopiero co zacząłem tę grę, więc no, za wiele tutaj powiedzieć nie mogę, póki co. Jak będę gdzieś tak w połowie gry, to wtedy sobie troszeczkę na ten temat porozmawiamy. No na obecną chwilę po prostu grajmy i zobaczmy, co się da tutaj w tej grze zrobić na samym początku. Nie no, ja strasznie lubię oceniać prowadzenie pojazdów w różnych grach. Więc nie wiem, czy się powstrzymam od tego tutaj. Zobaczcie, tutaj mamy nitro, że jak wciśniemy sobie, to ono się od razu całe wykorzystuje. Tak, whoop. I cyk, mamy włączone. Grafika jest taka mocno cukierkowa, nie? Się wydaje. Ale wszystko działa bardzo płynnie. Tak jak wam pokazywałem, mam ustawienia maksymalne tej gry, więc chodzi to bardzo dobrze i działa bardzo fajnie, więc nie ma tu żadnych problemów z tym, nie? Ale w paybacku były tam jakieś spadki w niektórych miejscach. No zobaczymy, jak będzie tutaj. W każdym razie mam zamiar przejść całą karierę, jak to każdego praktycznie Need for Speeda, w którego grałem. No a później będziemy się jeszcze tam bawić w jakieś dodatkowe tuningi, będziemy robić różne rzeczy. Może nawet damy radę zrobić jakiś meeting w tej grze. Zobaczymy. Masz coś jeszcze w baku? Użyj tego! Fajną rzeczą jest tutaj, że mamy też klakson. W poprzednim Need for Speedzie też mieliśmy, nie? Mamy tu kilka kamer, mamy tu też tą taką aktywną. Patrzcie, tu mamy przeszklony dach. Ten Need for Speed, z tego co już wiemy, będzie oferował jakieś przesadzone opcje tuningowe. Więc może i do każdego samochodu będziemy mogli dać taki przeszklony dach, kurde. Ja powiem wam, jestem bardzo podjarany tymi rzeczami.
I powiem wam szczerze, że chciałbym zobaczyć, jak wygląda ten tuning. Już parę rzeczy tam widziałem gdzieś na Instagramach, na YouTubach, jak to się tuninguje i no, jestem podjarany, powiem szczerze. Tak, i to jest początek, prolog. Zniszczyliśmy jakąś furę tak zwanego Polestara. Ja mówię na to Volvo. No i będziemy musieli zaczynać od nowa. Co zrobiłeś? Co zrobiłeś z tą srebryką? O! Straciłeś wóz? On stracił wóz. Nie, Shaw. To twoja wina. Pożałujesz, że to przeżyłeś. A on przeżył? Oho. Motory mogłyby być, co? Byłoby trochę jak... Co ty chcesz zrobić? Wysłać wiadomość. No co? Stój! Stój! Hej, hej! Słyszysz? Tutaj są kamery, nie widzisz? Shaw, czekaj. To tak teraz pracujemy? Ekipy muszą się nauczyć. Oho. Kiedy próbujesz uśmierzyć mój oddział, są konsekwencje. Frank, bądź rozsądny. Chcesz wysłać wiadomość? Wyślij posłańca. Ty, wynoś się z miasta. A jak zobaczę tu ciebie, albo twoją ekipę, to dołączysz do tego wozu. Zrozumiano? Wstawaj! Przekaż to kumplom. Groźny. Widać, że babka ma tutaj więcej rozumu niż tych dwóch facetów łącznie. No i ma motorek, więc... mi się podoba. O, taka suka. Tak, z tymi samochodami policyjnymi będziemy musieli się pewnie zmierzyć później. No, zobaczymy. Uuu! Co to za bitches? Hej! Co się stało? Gdzie masz samochód? Pierwsze to Anna. Anna. Wracam do Ventury i zabieram Richiego. Jesteśmy ekipą. Już nie. To koniec. Co? Zamierzasz iść do Ventury? Tak. Radź sobie. No, babeczka, spoko. Ale ja chyba nie będę chciał być taką babeczką. Nie no, ja zawsze jestem babeczkami w grach. Tutaj będziemy mogli sobie wybrać postać. Dobra, to musimy pominąć, bo muzyka... ładnie nie słyszycie tej muzyki. Dobra, co my tu mamy? Garaż, wybor... te samochody będziemy mieli pewnie do wyboru. Hej, zaraz przyjdę. No wchodź. Aha. Przepraszam. Tak, musisz wymienić świecę. No, wszystkie cztery. Uuu, jakie trofea. Także tu będziemy mogli sobie toczyć wyścigi takie legalne i nielegalne. Nie wiem, jak będzie wyglądała tutaj zmiana dnia w noc, ale ponoć ma to trwać taką łup i już jest noc. Zobaczymy, no wszystko będziemy sobie badać. Ja już wiem, co wszyscy tutaj w komentarzach piszecie. Lacek, wybierz BMW E30. Polega ona bowiem na komunikacji z wami, słuchaniu waszych trosk, a także waszych historii. Bo tak się buduje lepsze społeczeństwo. Tak się buduje bezpieczniejszą przyszłość. Oho. Wybacz, jest za wcześnie na takie stężenie bredni. Słuchaj, nie lubię tego, ale jak szukasz fury, pokaż mi dowód. O. Wymu gliniarz. Dowód? Dobra, on tak z dupy nam dał po prostu furę. Dobra, i tutaj możemy sobie wybrać postać, jaką chcemy. Możemy być takim ziomeczkiem, i możemy być Asuką, tak jest. W każdej grze jest Asuka. Asuka to jest taka Japonka. Powinna mieć włosy bardziej jak ta babka, ale ma takie i jest chyba spoko.
Tak, jest fantastyczna, bardzo mi się podoba. Wybieramy ją. Tam mieliśmy jeszcze parę innych postaci do wyboru, ale kurde. Serio, jest ktoś, kto gra facetem? Jestem Lukas. Czym mogę pomóc? Słyszałam, że macie tu niezłe bryki. No, niezłe. Na showdown? No, chciałabym się pościgać. Wiesz, nie ukrywam, jest ostatnio naprawdę niesamowity popyt, więc wybór jest mały, te są do wzięcia. Tak po prostu? To nie jest top, ale są dobre. Obejrzyj je. Może któryś? Może któryś? Dobra, mamy jakiś hajs? I to jakbym BMW, zobacz jakie niskie! Bierz BMW! I tak, co my tu mamy? Nissana, mamy Camaro, ale jego chyba nie można wybrać. O nie. Camaro tatuś jest nietykalny. Więc i mamy tego Forda, Mustanga. No i mam dylemat między tym, a tym, bo BMW to wiem, że wszystkie Sebiksy wybiorą. Czy nie? No nie wiem, no kurde. Najbardziej mi się podoba ten Nissanik. Spodoba ci się japoński tuning, zobaczymy. Niezły wybór. Chętnie go wypróbuję. Znam parę osób z showdown. Spróbuję załatwić ci start. Da mi to też szansę sprawdzić, czy samochód działa jak należy. Co ty na to? Brzmi nieźle. Oh yeah. No dobra. Zobaczymy. Dobra, dokąd teraz? Masz parę wyścigów do wyboru. Tak. Ten centrum to długie, łagodne wiraże. A ten mapka się trochę laguje tak przy tym, nie? Nie mogę tu dalej O, mogę. Okej. Ci, co już tam patrzyli jakieś wszystkie nowości na temat tej gry, to pewnie mapkę już tak mniej więcej widzieli, ale wydaje się być dość spora. Dużo takich zawiasów jest tutaj. Znaczy, to nie chodzi o to, żeby była jak największa. Wiemy już, są takie gry, w których mapa jest naprawdę bardzo duża, a gra jest bardzo przeciętna, prawda? Dobra. Tylko jeśli możesz powiedzieć. Okej, dobra. Wszystko wiem. Proszę bardzo, mój Nissan 180SX. Proszę bardzo. Mamy tutaj tryb fotograficzny. Możemy robić zdjęcia też bez trybu fotograficznego. W ten sposób. Nie. I możemy robić zdjęcia. Roberto. Na przykład, jeśli byśmy chcieli sobie zrobić jakieś bardzo ładne zdjęcie, samochód możemy. Kurde, tylko zniknęła mi moja Asuka, a gościu jest z tej po prawej stronie, po lewej stronie. I tak. Wygląda to bardzo fajnie. Co ja teraz robię? Ja się przyglądam, jak wyglądają detale samochodu, jak są wykonane. Co o tym myślicie? Felgi oczywiście fantastyczne. Spody samochodu przeważnie są ciulowo robione w tych grach. I to dotyczy też Fordzy. Emblemat Nissana bardzo ładny. Tak, muszę przejrzeć wszystkie detale. Trzeba przyznać, że bardzo ładnie to wygląda, nie? Jak na grę na stare generacje konsol. Już niedługo będą stare. Cyk. No i bardzo ładnie. Dobra, jedziemy. Zrobione zdjęcie, możemy jechać. Własnoręcznie odbudował tego żółtego Camaro, rocznik 67. A potem zostawił mi wiatr. Chyba był dobry. Wow. Ale patrzcie, już jest glebnięty samochód na starcie. Jeszcze nic z nim nie zrobiłem. A już ma glebę, prawda? Dla startujących szansa na zgarnięcie grubej kasy. No i co w tym Need for Speedzie jest takiego niesamowitego? Jak każdy. Ognie z rury! Zobaczcie jakie marchewy! Gdzie to nas prowadzi? Tutaj! Offroady jakieś, kurde. Tak, tutaj mamy dużą dowolność jeśli chodzi o jazdę. Możemy sobie pojechać na przykład tutaj, gdzieś przez wodę. Nie ma takiego jakiegoś... Wow! Czekaj, bo tu woda nie działa. No, także... To by było na tyle. Okej. Nie wiem, czy to jest glitch, czy jakiś bug, albo po prostu postanowili, że woda nie będzie tutaj działać w tej grze, nie wiem. No ale wyglądało to nie za dobrze. Dobra. Driftować jeszcze się nie da, kurde, za słaba ta fura. Musimy coś tam przejechać parę wyścigów, wiadomo, nie? Jak to prawie w każdym Need for Speedzie.
ale pierdzenie z rur wydechowych. To wszystko będzie można sobie modyfikować chyba. Kolor tego ognia, kształt chyba tego ognia. Różne tego typu szalone rzeczy tu można robić z tym tuningiem, ponoć. Będziemy musieli sobie to wszystko przetestować. No, ja jestem podjarany tym tuningiem. To znaczy tak, będę podjarany, jak już sobie coś stuninguję, no bo na obecną chwilę to po prostu jeżdżę. I zobaczcie, prolog był bardzo krótki i od razu trafiamy na wyścig, prawda? Mamy pierwszą swoją furkę, mamy swoją postać i już zaczynamy budować swoją reputację w grze, co mi się bardzo podoba. Nie podobają mi się takie długie wstępy, gdzie musimy godzinami przechodzić prolog, tak? Jeśli to jeden z twoich, to już jest brakiem. Dołączysz do nas? Nie. Prowadzę treningi dla świeżaków, jakbyś się chciał podszkolić. Tak, tak, śmieszne, bardzo śmieszne. Zawsze do usług! Okej. Zobaczcie, jakie tuningi, czekaj. Wow, ja cię muszę temu przyjrzeć, bo to wygląda niesamowicie, ten start, nie? Tyle stuningowanych furek tutaj jest. Zobaczcie. Nissanik, ale jest i Civic. Honda. Na glebie, w negatywie, jakim przesadzonym. Ja się muszę temu poprzyglądać, bo naprawdę tego typu tunik nie wiem, czy znajdziecie w jakiejkolwiek innej grze, kurde. On jest tu naprawdę bardzo rozbudowany. Sporo artystów nad nim pracowało. Jeden, z którego sam osobiście obserwuję na Instagramie. I robi on niesamowite rzeczy. Zupełnie coś innego nawet niż tutaj zobaczycie w grze, ale robi, jest no po prostu genialny moim zdaniem i fajnie komponuje różne samochody. Teraz tak, widzicie, że tutaj mamy barierki, ale patrzcie na to. Barierki możemy zniszczyć, nie mamy takiej sztucznej ściany, że nie, które nie możemy przekroczyć, prawda? Mamy tak naprawdę wyścig od punktu do punktu, tak jak przed chwilą widzieliście. Możemy sobie rozwalać te rzeczy tutaj. No oczywiście nie jest to wskazane, no bo lepiej by było wygrać, prawda? Ach, będziemy tutaj analizować wszystko, ale tak naprawdę najważniejsza jest zabawa, nie? Whoop. Jesteś tam jeszcze? Mogę wejść sobie na ręczny trochę. No powiem wam, że już połowa wyścigu, trzeba by było podgonić tych z przodu. Te pierdnięcia, kurde, z rury wydechowej są spoko. Naprawdę, te płomienie wyglądają bardzo ładnie. Może nie do końca realistycznie, tak? No bo one tak wolno z tej rury wydechowej. Nawet nie wiem, jak to określić. W rzeczywistości to troszeczkę inaczej wygląda, ale czy to ważne? Ważne, że to ma dawać frajdę, prawda? Który ja jestem? Trzeci. Tam się biją między sobą. Nie wiem, czy ich podgonię, kurde. Nie wiem, czy ja w ogóle mam to wygrać. Lubię świecić przykładem. Aha. Całkiem nieźle! Myślę, że sobie poradzisz. Okej. Trzecia pozycja. Nie wiem, czy nie będę musiał jeszcze raz z tego wyścigu zrobić. A, dostałem jakąś kasiorę. Jest git. Foteczki na Insta, sweet focie. Tak, to są te legalne wyścigi, nie? I wracamy do furki, już możemy jechać kolejny wyścig. Słuchaj, mam parę spraw do załatwienia na mieście. Najlepiej wydać. I tak, teraz mam informację, żeby kupić sobie nitro na samym starcie. Nieważne, że tam, nie? Tylko od razu nitro musisz kupić. Całą kasę na zestaw nitro. Mnie się skończyło, ale możesz taki kupić w sklepie z częściami. A ja ci zamontuję. Mała porada. Jeśli chcesz liczyć przoda, musisz ciągle inwestować w furę. Oh yeah. Ścigasz się, wygrywasz kasę, udoskonalasz wóz. To pozwala ci wygrywać coraz ważniejsze wyścigi z coraz większymi nagrodami. Tak to w skrócie wygląda. Yep. A pierwszy krok to zakup tego zestawu nitro. Będę o tym pamiętała. Jak kupujesz u mnie samochód, to serwis masz w cenie. Tak? Ważne, jak świetnym jesteś kierowcą. Każdy potrzebuje dobrego mechanika. Czyli ciebie, tak? Chcesz podbijać Palm City na własną rękę? Proszę bardzo. Mówię tylko, że byłoby ci łatwiej z kimś do pomocy. Jeśli wybierasz się do sklepu z częściami, możesz zajrzeć na stary tor. Ta fura już jest, kurde, porobiona, nie? Swego czasu wiele się tam działo. I czasem jeszcze się... Leciutki tuning, jak German style. Dlaczego jest zamknięty? Myślałam, że to miasto żyje wyścigami. Wszystko przeniosło się na ulicę. Na co komu tor, skoro każda droga...
Tak. Bardzo fajnie wygląda tutaj dubbing. Powiem wam, nawet. Trochę w niektórych momentach czuć taką sztucznością, ale nie jest źle, prawda? Zamknięte dla mojej Asuki? Halo! Dalej, otwórzcie! Ej, słyszę, że ktoś jest. Mają to gdzieś. Lukas ci sprzedał? Tak. Znasz go? Sprzedał, czyli jednak nie dał. To mój brat. Auto było moje. Wygrałam nim pierwszy wyścig. Sam raz dla kogoś, kto zaczyna. Dobrze wiedzieć. Wiesz może, o co im chodzi? W mieście brakuje części przez Showdown. Sprzedadzą, wiedząc, że zrobisz z nich dobry użytek. Może zrobię. Okej. Świeżak w siebie wierzy. Udowodnisz, że coś potrafisz? Jasne, że tak. Daj telefon. Będzie randeczka. Zysko wyrobisz tylko w jeden sposób. No, jaki? Znając ciebie pewnie. Co, to tyle? Muszę podzwonić. Tylko go lepiej nie zgub. Odezwę się. Całkiem ładnie wyglądają te cutscenki, prawda? Widać, że są wyrenderowane w grze. Spoko, nie? I też nasz samochód był porysowany. Spoko opcja. Podobają mi się takie wstawki. Nie jest to takie w 100% wyreżyserowane. Bo tak jak graliśmy sobie w Need for Speed'a 2015, to tamte cutscenki były totalnie oderwane od gry, prawda? Takie miałem wrażenie. Dzięki. Działa jak skaner policyjny. Wszyscy jej używamy. Przyda się, uwierz mi. Tutaj mamy też do wyboru kamerę. Nie musi być takich zbliżeń dziwnych, jak palimy kapcia, prawda? Możemy po prostu mieć taką zwykłą kamerkę, taką oddaloną też. I właśnie taką przybliżoną, szaloną. Możesz wyszlifować umiejętności. Bez zobowiązań, za to sporo zabawy i drobne nagrody. No i mam mnóstwo ciekawych historii o Lukasie. Lukasie? Lukas to jest nasz mechanik. Cześć! Dobra, tu możemy sobie chyba gdzieś przejechać. Otwórzmy mapę i tutaj mamy coś do zrobienia. Zdobądź rozgłos. Misja kampanii. No musimy tam pojechać, nie ma opcji. No i możemy sobie zwiedzać miasto tak jak chcemy. Możemy sobie już wszędzie chyba pojechać. Ale powiem wam, że tak zauważyłem, że ruch uliczny na tych drogach jest taki dość ograniczony, nie? Mógłby być odrobinę większy. Wiadomo, że tutaj będziemy się ścigać, tak? I raczej liczymy na to, że będzie tego ruchu jak najwięcej. Mimo to zobaczcie, że te drogi są dość szerokie, prawda? I na tych dość szerokich drogach nawet dwa samochody potrafiły się przed chwilą ze sobą zderzyć. Ruchu ulicznego, no to... Tak, jak się rozpędzimy tą furą... Patrzcie, co tu jedzie? BMW! Dzień dobry! I wiem, co część z was myśli. Myślicie sobie... Leciek, ale dlaczego ty nie grasz na kierownicy w tego Need for Speed, he? Przede wszystkim, ta gra nie jest przeznaczona do gry na kierownicy, a po drugie, nie ma nawet wsparcia obecnie. Patrzcie, jaka duża autostrada, wiadukt taki, nie? Wow. Mamy jakieś billboardy. Co my z tym mamy robić? Mamy to chyba rozwalać, co? Tak, nic nie powiem na temat sposobu jazdy tym samochodem. Musicie oglądać dalej i się dowiedzieć, no. Przejdziemy trochę grę, to trochę się na ten temat wypowiem. Nawet nie powiem, czy jest spoko, czy nie jest spoko. No, nic nie powiem. Będę się uśmiechał i już. Nie no, wiecie co, chcę zobaczyć, jak się innymi samochodami jeździ, bo w tym paybacku fajnie się niektórymi furami jeździło, ale jak zacząłeś driftować, to przerąbane było, no nie dało się driftować tymi samochodami tam, do dupy, strasznie, ale tak ogólnie jeździło się całkiem spoko, nie? I pamiętam, jak cię w paybacku podniecałem, że
O, jak fajnie się tu jeździ, dużo lepiej niż 2015. Need for Speed, zacząłem driftować, myślę, kurde, co to jest? Bez tego ani rusz. Chcesz wydać te fundusze z Showdown na lepsze części lub zdobyć więcej zaproszeń na wyścigi? W takim razie ludzie muszą dowiedzieć się, kim jesteś. Nocne wyścigi. Ja jestem Ahsoka. Lukas tam będzie? Pewnie będzie sterczał gdzieś z głową pod maską. Ten koleś już dawno spękał. Właśnie zrobiłem zdjęcie, nie wiem jakie, bo machnąłem trochę tą kamerą. Patrzcie, tutaj mamy innych kierowców, tak jak w Paybacku, też możemy się chyba z nimi ścigać. Myślisz, że możesz zorganizować wyścig, a ja się nie dowiem? Mazda? Nie. To samo co ja mam. Wow! Zgapiłem się na jego furę. Pomyślałeś, że to słabe wbijać się na wyścigi, na które nikt cię nie zaprosił? Kiedy wjeżdżasz na drogę, wystawiasz się na ostrzał. Słyszysz dzwonię? Robimy zdjęcia. Pewnie, że do ciebie. Wow. Ja tu jestem numero uno, zapamiętaj to sobie. Numero uno. Numero uno? Pokonaj go, nawet gdyby miała to być ostatnia rzecz, jaką zrobisz. Proszę. Oh yeah. Dobra, co musimy z nim zrobić? Prawo, już prawie jesteśmy. Wyścigi? Patrz, tam są poustawiane samochody na minimapce, widzę. O. Czekaj, to tutaj już. Patrz, golfy. Jak skosiła te barierki. Co to było? Lancia? Nie, golf chyba. Przesadzone tuningy. Ciężko rozpoznać nawet te samochody po tuningu. Co to jest? Próbuję cię sfilmować podczas jazdy. Tylko złap dobre ujęcie mojej dupy. Spadaj, Kenny. Gdzie ja mogę moje rysy na samochodzie naprawić? A, mam poziom uszkodzeń tutaj w moim samochodzie. Zobaczcie, tam jest ten pasek, troszeczkę już zjechał. I każde otarcie nawet, no dobra, tam się mocno zderzyłem czołowo z jakimś samochodem, więc trochę mi ten pasek zleciał, ale nie jakoś mam bardzo. Nie wiem, czy jak się nie przejedzie przez stację benzynową, to samochód się automatycznie nie naprawi, ale zobaczymy to jeszcze. Przed nami Mustang. Też będę chciał go mieć. W ogóle ja cały czas cisnę gaz, ale faktycznie działa. Nie trzeba na ręcznym, tylko wystarczy tapnąć raz gaz i samochód wchodzi w lekki ślizg. No mam za mało mocy jeszcze w tym aucie, więc tutaj ten ślizg nie wygląda imponująco. Tak, ale mamy nocny klimat. Mam nadzieję, że... będzie podobnie jak w Undergroundzie. Jakieś takie mam... Tak, trzymaj, dobrze ci idzie. Odczucia, że może być podobnie. Nie, w dwójce. Trochę tak kolorowo to wszystko wygląda. Taki, nie wiem, cyberpunkowy styl. Coś w tym deseń. Ale spoko. Ja nie odpuszczę! Musisz mnie wyprzedzić! Jak mam cię wyprzedzić? Mam słabą furę. Nie miałam tego wygrać. Wybacz. Całkiem nieźle. Mało brakowało, ale się zesrało. Oh yeah. Mało brakowało i się zesrało. Muszę je zaraz wrzucić. Hej, hopczaj do. Jest tu coś, co ci się podoba? Tak, wszystko. Będą się chcieli ścigać? Bardzo śmieszne. Musisz się postarać, żeby dostać od nich szansę. Od nich? Czyli? Od ligi. Działają tu od lat. Showdown zapewnia dopływ świeżej krwi, a oni obserwują i wyławiają talenty. Jeśli się tam dostaniesz, masz wszystko. Najlepsze auta, wyścigi, części. Chcesz wiedzieć, dlaczego co noc tu jesteśmy? Masz odpowiedź. Prawdę mówiąc, nie przeglądałem całej listy samochodów, bo powiem szczerze, nie bardzo mnie to interesowało. No, Lukas prawie się dostał, ale zrezygnował. Chcę być czymś zaskoczony, no. Nie chciałem sobie wszystkiego spoilerować w tej grze. I miałem nawet opcję, żeby grać w wersję przedpremierową, długo przed premierą, już we wrześniu. I nie chciałem, zrezygnowałem z tego. Po prostu. Wiecie czemu? Bo te wersje przedpremierowe często są słabo zrobione, bardzo mają dużo bugów i różnych rzeczy, które po prostu podejrzewam, że popsułyby mi całkowicie przyjemność z gry. Koniec zabawy.
Więc nie chciałem sobie psuć tych wrażeń i po prostu zagrać już w gotową grę, gdzie mogę sobie faktycznie przetestować ją już taką gotową, nie? No. Dobra. I tutaj mamy kolejny wyścig, tym razem chyba nocny. Tak, driftować jakoś się da na deszczu, jest całkiem spoko. Faktycznie to pulsowanie gazem sprawia, że samochód bardzo łatwo wchodzi w ten ślizg. Ręczny teraz nie działa jak wyzwalacz driftu, co jest, myślę, że spoko. No ale zobaczymy, jeszcze nie chcę nic powiedzieć, bo ja chcę mieć szybszą furkę, napęd na cztery koła powiedzmy, napęd na przód jeśli będzie i zobaczyć wtedy, jak się samochody będą zachowywać, tak? Bo na obecną chwilę to jest tak. W sumie ta noc tutaj bardzo przypomina mi właśnie tego Need for Speeda z 2015 roku, nie? Co o tym myślicie? Podoba mi się twój styl, świeżaku. Dobra. I zdjątko. Wyprzedziłem sobie Mustanga. I tak, musimy oczywiście zdobywać tutaj reputację. Tapujemy gaz, hops. Możemy sobie takie... Kurde, myślałem, że skręci. Możemy sobie takie ślizgi robić. Czy jest to przewidywalne, to driftowanie? Jakoś wyczuwalne? Czy jesteś w stanie opanować ten samochód? No właśnie, jeśli jedzie się wolno, to tak w paybacku też fajnie się driftowało na jakimś tam wolniejszym samochodem do driftu, tak? Ale sytuacja może się zmienić, kiedy dostaniemy naprawdę jakąś hardkorową furę do dyspozycji. I... wiem, że jak przesiadłem się do Lamborghini Huracana zrobionego pod drift, słuchajcie, napęd na cztery koła, Lamborghini Huracan, auto, które ma mieć fantastyczną trakcję, w tamtym Need for Speedzie mogliśmy zrobić na drift. Jasne, jest to seria arcade'owa, tak? Ale tamtym samochodem nie można było driftować, znaczy, to był najlepszy samochód do driftu, paradoksalnie, ale... jak teraz sobie ogólnie testowałem tego Need for Speeda Paybacka po dłuższym czasie grania w Fordze, uczenia się driftowania w Fordzie Horizon, która też jest grą arcade'ową, bądź co bądź, tak? I przesiadłem się do tego Need for Speeda z powrotem, totalnie nie wiedziałem, o co chodzi, naprawdę. Wyłącz dzieci, zabawa się skończy. Hej, właśnie słyszałam na skanerze, że trwa pościg. To nie... ja, pogadamy później. Okej. Trzecia chyba, nie? Pozycja. Druga. Trzecia. Trzecia! Dobra, najwyższa pora zniknąć z ulic. Pamiętasz te adresy, które ci przesłałam? Znajdź jeden z nich. Myślę, że dałbym radę to wygrać, gdybym po prostu pojechał czysto, nie? Jeszcze próbuję wyczuć sobie to prowadzenie, ale... o, mamy tu chatki. Tu mamy wyścig niby zaliczony. Nie wiem, czy wszędzie musimy być pierwsi. Tutaj mamy nie wiem, czy widzicie tę ikonkę. Poczekajcie, pokażę wam. Nie wiem, nie będę miał tu myszki chyba. To nie pokażę wam. Tutaj w tym okienku, gdzie mamy pokazany wyścig, tak jak najadę tutaj, to pojawia się po lewej stronie okienko. Jest klasa naszego samochodu i klasa zalecana, ale między tymi klasami jest taki kwadracik i w tym kwadraciku zaznaczone jest mniej więcej pole, pod co powinien stunigowany być nasz samochód, tak? I tam widzimy, że jest to pole między kierownicą a taką flagą, prawda? Taki kwadracik, a kropka wskazuje, ta świecąca biała kropka wskazuje na to, jak stunigowany jest nasz samochód, czyli mamy zalecany ten kwadracik, żeby samochód chyba po prostu lepiej się prowadził, jeszcze nie do końca to rozpoznaje, tak? Lepiej się prowadził i był po prostu... lepiej przyspieszał chyba? A nasz samochód jest teraz tak troszeczkę zrobiony pod drift, coś koło tego, nie? Więc mamy do każdego samochodu, do każdego wyścigu jakieś tam zalecenia do naszego samochodu i tak to wygląda. No, także objaśniliśmy sobie te ikonki. To będzie most, na którym będziemy pewnie dużo skakać, ale obecnie moja furka nie bardzo sobie na to pozwala. Patrzcie, tutaj mamy rondzielca. Czy my damy radę szczelić drifta na deszczu tym samochodem wokół ronda? Tak, wszystko się zaczyna ładnie błyszczeć, jest noc, pada deszcz, ładnie to wygląda, co?
czekolada chyba można było zniszczyć. Co tam stało, ale już dobra. Mamy klimat niby Miami, coś w tym stylu. Jak wiadomo, że to nie jest Miami, to jest Palm City. Dobra, tam mamy chatkę albo garaż. Dojedźmy i zobaczmy, co to jest. Ładnie wygląda ten deszcz swoją drogą, kurde. Naprawdę, zajebiście. Dobra, wchodzimy do garażu. Koniec nocy. Masz przed sobą długą drogę. Reputacja 1275. Nożnik obławy. Czyli im większa obława w nocy, czyli pościgi, tym większy mnożnik reputacji zdobywamy, czyli przejedziemy jakieś tam wyścigi i do tego jeszcze goni nas policja, dostajemy dwa razy więcej albo i nawet jeszcze więcej reputacji. Tak, tutaj właśnie o tym wam powiedziałem. No dobra, następnego ranka. Wrzuciłam to przed chwilą, a mamy setki wyświetleń. Kto, my? Patrz, kto wpadł. O, hej, widzę, że moja siostra cię oprowadza, tak? Tak jest. Dawaj mi to Camaro, ziom. Wiesz, jeżeli ściganie ma mieć finisz na komisariacie, to idealny z niej przewodnik. Tylko kto z naszej dwójki był przymknięty? Ej, dostałem nauczkę. Nauczyłeś się tylko, jak być nudziarzem. Jeśli ktoś traci ekipę, to pora odpuścić lub wrócić na studia. To nie dla mnie. A co do ekipy, nie byli gotowi. Ale może mam kogoś, kto jest. A, tak ci się tylko wydaje. Ale z tego, co ostatnio słyszałem, gliny nie żartują. Mira la calle está caliente. O gliniarzach wiem wszystko. Tatko mówił mi to samo. To go posłuchaj, Micha. No, tak jak ty? Kalmaty. Gdzie będziesz? Dobre pytanie. W warsztacie? No. Ciągle. Nigdzie. Na pewno? Znajdź wolną sofę, jest twoja. Okej. Dobra, ukończono. Zdobądź rozgłos. Cyk, 5000 dolców. Proszę bardzo. Musimy ulepszyć w końcu furę, czy nie? Patrzcie, ta laska. Znacie do ekipy startowej. Okej. Zobaczcie, ta laska stoi sobie tutaj. Co tam się wczyta? Samochody w tle się wczytały. Nie wiem, co to za auta są. Są auta innych graczy, czy jak? Patrzcie, i fajne jest, że nasza laska stoi sobie tam z boku i pangi osiągi. Dużo tutaj nie możemy zrobić. Póki co. Wymień silnik? Już na samym starcie każą nam wymienić silnik! Ale i tak nam wszystko zablokowało. Kurde. No dobra, czekaj, bo... tutaj coś jest. System nitro. Okej, zbiornik. Jeden razy pół kilograma. Półtora kilograma. 5000. Okej, dosyć dużo trzeba zapłacić za to. No ale przejechaliśmy tylko trochę i w sumie dużo udało się zarobić. Ja zawsze lubiłem robić tak, że najpierw wszystko zdobywałem standardowym samochodem, w sensie kasę, reputację, a potem starczało mi na wszystko w tuningowni, nie? Dodatki, zobaczmy. A co tu mamy? Napęd, sprzęgło, układ. Tutaj sporo mamy tych rzeczy. No i zobaczcie, teraz w tej grze nie mamy tych zasranych kart szybkości, nie? Że tam mamy jakąś kartę w pokera, żeśmy wygrali i wsadzamy do samochodu, wiesz, kładziesz na samochód kartę król coś tam, dziewiątkę i samochód ma lepsze osiągi. Tutaj faktycznie masz możliwość tuningowania każdej części z osobna, prawda? I jakoś ona to sobie wpływa, jakoś ona sobie wpływa na to prowadzenie. Jak widzicie, teraz ta kropka tutaj się przesuwa w różne miejsca, prawda? Układ różnicowy. Patrzcie, to jest bardzo fajne w sumie. W zależności od tego, jaki układ różnicowy sobie zainstalujemy, samochód zmienia swoje parametry. Bardzo ciekawe. No bo możemy mieć bardziej zablokowany, bardziej odblokowany na przykład na kręte drogi, bardziej zablokowany na drift, albo całkowicie zablokowany na drift, a bardziej zablokowany taki średni byłby na wyścigi, które mają więcej prostych, powiedzmy, nie? No dobra, tak to wygląda. I dodatki.
Słuchajcie, no wszystko zablokowane mam, jest lipa. Ale co my tutaj możemy mieć? Zakłócacz, cacz wyłącznika odparnie na ataki, na pojazd ataki wyłącznikiem. Jakiś wyłącznik tu jest. Odnowienie nitro, przedmiot dodający do nitro określoną premię wydłużania działania. Czyli tu mamy takie jakieś różne bonusy, tak? I tu mamy jakieś inne rzeczy, jest tego dużo. Modyfikator, nitro, uni. Prawdopodobnie nitro będzie nam się szybciej odnawiać tutaj za jakieś tam różne akcje w grze, tak? Tutaj mamy takie modyfikatory. No i to są osiągi. Na razie... O, możemy furę odpalić! Wow, możemy podsłuchać sobie, jak fura brzmi zaraz po zainstalowaniu jakiejkolwiek części, człowieku. Trzeba przyznać, że ten Nissan bardzo ładnie brzmi już teraz, nie? Tak, tutaj możemy sobie już parę rzeczy poinstalować. Komputer, chłodzenie, patrzcie, wszystko możemy sobie poinstalować i możemy podsłuchać. Jest zainstalowane czy nie? To było chyba zainstalowane, nie? Możemy sobie podsłuchać, jak furka brzmi już teraz. W garażu, nie musimy wcale wyjeżdżać. Możemy tu obrócić kamerę albo coś? Bo bym chciał zobaczyć z tyłu, jak to pierdzi. Ja słyszę, że to pierdzi. No dobra, to mamy zrobione. Personalizacja, moi drodzy. A, czekaj, bo tutaj jeszcze ze studia mogę sobie chyba pobrać moje... What? Czekaj, bo... Gdzie mój telefon? Ja muszę odpalić aplikację Need for Speed Heat Studio, bo ja nie przypominam sobie, że on zrobi taką furę, no. Taką? A czekaj, jest polska flaga. Jakieś dziwne... What? Co ja żebym tu narobił? Odpalam sobie... Dobra, jest jakiś update, muszę zainstalować update'a do aplikacji. Odpalę sobie aplikację i zobaczę, czy ja tak zrobiłem tą furę. No zobaczcie, pobrałem sobie z aplikacji tuning tego samochodu i od razu się zainstalował, tak? Ale, coś z tym... Ja nie wiem, co autor miał na myśli wtedy, musiałem to robić na jakimś niezłym kwasie, czy coś, nie wiem. Spoiler tutaj jest jakiś bardzo dziwny. Dobra, zobaczmy. Kurwetta. Mam tutaj parę stunigowanych furek. Jest Volvo Polestar. Faktycznie, zobaczcie. Jest! Widzicie to? Czekajcie. Jest stunigowany w aplikacji Need for Speed Heat. Czekajcie chwilkę, wyostrzę wam. Hops. W aplikacji Need for Speed Heat furka wygląda sobie dokładnie tak jak w grze. Oh yeah. Dobra, nie będę wam pokazywał. Po prostu musicie mi uwierzyć. Tak to wygląda. No, nie spodziewałem się tego, ale z drugiej strony jest to dosyć ciekawe. Jak ktoś ma mocny telefon, bo aplikacja ma zajebiście wysokie wymagania na telefon. Ktoś ma dobry telefon, to może sobie ją odpalić i na przykład jak jedziecie do szkoły, czy tam do pracy, czy gdziekolwiek jesteście, gdzie możecie sobie otworzyć telefon, możecie stunigować furkę, nie tracąc czasu w grze, możecie po prostu ją od razu odpalić i sobie wrócić tutaj do gry, instalując ten pakiet. Czy to coś kosztuje w ogóle? Zobaczę, czy ja muszę za to zapłacić? Brak wystarczającej gotówki, całe szczęście. Kurde, to jest trochę przesada. Ja nie wiem, czy mam w ogóle odblokowane te wszystkie części już teraz. Patrzcie, już są. Chyba one muszą być specjalnie odblokowane, żebyśmy mogli właśnie zainstalować to, nie? Te wszystkie rzeczy, które zrobimy sobie w aplikacji. Okej, mamy pierwszy jakiś tam tuning. Zobaczmy, reflektory. Patrzcie, te takie przygaszone... Fajnie wygląda. Dlaczego samochód się trzęsie? Co jest? To nie tak. No dobra, 1500 za żółte reflektory. Patrzcie, ta fura już jest poszerzona, czy jak? O, faktycznie. Ej, ja mówiłem, że ona jest trochę stunigowana, no. Jest, faktycznie. Nie chcę jakoś tam, o, to mi się podoba, to jest właściwie to samo, co miałem tam, nie? No.
Możemy felgi zmienić. Ale mi się podoba taki standardzik. Fajnie wygląda. Nie chcę go robić na takiego, wiecie, undergroundowy styl. Może taki próg. Pyk. Tutaj dajmy sobie, nie wiem czy mi starczy kasy na, to, na tą całą zabawę. No już stunigować mocy bardziej nie mogę, tak? O, tu możemy coś takiego. Czemu on się kuźwa trzęsie tutaj? Może muszę go wyłączyć. Ale w każdej chwili, nawet jak tunigujemy te części wizualne, możemy sobie furkę odpalić, nie? Dodać gazu. To jest naprawdę bardzo spoko. I tak, tylne światełka możemy sobie zmienić, dać takie ciemniejsze. No ja chyba wolę jednak tunigować w grze, no bo bardziej dokładnie to widać, tak? No jak teraz odpaliłem sobie ten tuning z aplikacji, to człowieku, no kurde, co to było? Ja się wystraszyłem! Ja się kurde wystraszyłem tego spoilera. Ja sobie chyba taki później zainstaluję, jak zarobię sobie trochę więcej kasy. No i tak, tuning tłumika, tutaj będzie ciekawa sprawa z tym, ale to zaraz zobaczymy jeszcze, nie? Na razie sobie coś takiego zrobiłem, widzicie, taki bardzo delikatny chyba tunik, nie? Możemy sobie tutaj maskę wymienić, a dajmy sobie. Stracę cały hajs, ale trudno. Ej, no i fajnie wygląda taki delikatny tunik, wcale nie musisz fury od razu robić nie wiadomo jakiej, prawda? Efekty, zobaczcie, kolor nitro, już teraz możemy sobie to wymienić. Możemy mieć części ze sklepu, możemy mieć też z ekwipunku, czyli możemy coś chyba w wyścigach wygrywać. Kolor dymu spod opon, nitro. Niestety chyba nie możemy tego sobie podejrzeć, wydaje mi się, a może można? Czekaj. Kup i użyj. No właśnie, nie możemy sobie nawet tego podejrzeć. Pneumatykę możemy sobie, nie musimy mieć teraz tych zasranych kart, prawda? Na te różne pneumatyki i tak dalej. Kolor nitro, zawieszenie, dźwięk wydechu, ludzie. Tu możemy sobie zawieszenie modyfikować, ale to jest Need for Speed, tutaj to nie ma znaczenia. Tu możemy sobie samochód ustawić jak chcemy, możemy dać negatyw, możemy dać pozytyw. Wszystko możemy zrobić z tym samochodem, a i tak będzie się prowadził tak jakbyśmy mieli go surowego, bez niczego, prawda? Dźwięk. Ty, teraz już mogę to dostosować! Wow! Teraz mogę dostosować dźwięk samochodu, wydechu. What? Strzelanie. Siarczyste, subtelne. Czyli tutaj tego pierdzenia mamy mniej, a tu mamy więcej. Wow, oczywiście jak najwięcej pierdzenia, kurde. Odgłos wydechu. Wow. Pięknie. Powiem wam, że dużo aż tak się nie zmienił ten dźwięk. Najbardziej chyba ten pierwszy suwak. Zmienia. Tu fabryka fajnie brzmi. Ciężko powiedzieć, nie? No ciekawe jak V8 będą brzmieć, o człowieku! Mogłem wziąć tego Mustanga, zobaczyć. Tu trochę kosiarkowo z tej strony, nie? Tu trochę lepiej. I patrz, możesz sobie ustawić nawet za darmochę wszystko. Zajebiście. Lakier. Edytuj winy już, nie wiem czy ktoś już coś zaczął tworzyć, wątpię. Nie ma jeszcze, a coś już jest, czekaj, ktoś już coś zrobił. To pewnie jakiś też youtuber, nie? Takie ktoś malowanie zrobił, no jeszcze nie ma, no jedno malowanie tego samochodu jest zrobione obecnie. Ale to się zmieni. Kolor lakieru.
Wow. Pro. A, ty, co to? Nice. Matowy karbon, wow. Nasycenie. Jak to wygląda? Bardzo mi się podoba ten tuning. Co? Co to w ogóle? Szczotkowany metal, połysk, satynowy. Wow. Błyszczący. Co? Jakie tu opcje są? Z tym kolorem chociażby, nie? Możemy zmienić widok. Patrz, jakbyś chciał sobie zobaczyć od tyłu furkę czy coś. Zieleni chyba nie chcę. Kosmos, ty. Jasność koloru. Patrz, możemy sobie patrzeć do końca, jak to się błyszczy. Trochę za bardzo się błyszczy, nie? Dajmy może satynę. Ale satyna wygląda tak jak z gier, gdzie był straszny. No, na przykład z Need for Speeda Carbona, nie? Ta satyna tak wygląda. Wszystkie samochody tam były satynowe. Nawet jak dałeś lakier błyszczący. A taki błyszczący jest z kolei chyba zbyt błyszczący. Ale spoko, zaraz go porysujemy, to już nie będzie taki błyszczący. No. Spoko to wygląda. Podoba mi się to, że mogłem dać z tyłu jakby może chyba trochę większe poszerzenie niż z przodu. Nie wiem, takie mam wrażenie. Ale patrzcie, taki delikatny tunik. Podoba mi się bardzo. Pyk. Tu możemy sobie coś robić. Dodaj winyl. One są darmowe? Właśnie nie wiem. To są jakieś takie gotowe naklejki. Czy tutaj było napisane for Paul? Nie, wydawało mi się podobny napis. Grip enemy. Tak, do driftu. Fajnie. Fajnie to wygląda. Graveyard. Co by tutaj... Właściwie nie wiem, czy będę chciał dawać jakąkolwiek naklejkę. O, tu mamy, zobaczcie. Z Need for Speeda Undergrounda chyba, nie? Tu mamy jakieś... Policję możemy sobie nawet zrobić. Jakby ktoś z was chciał. Jakieś różne napisy, flagę możemy sobie dać. Fajnie. No, naklejek jest na pewno sporo. Patrzcie, możemy mieć nawet naklejkę Tuska. O kurde. Nie wyłączajcie filmu, żartowałem. Tutaj coś mamy jeszcze. Takie gotowe są, nie? Tutaj widzę, że też niektórych youtuberów jest naklejka. Nie, można sobie dać. Bardzo fajnie. Walker. Czy to było Paula Walkera naklejka? Sorry, że tak się bawię tutaj tym wszystkim, ale wiecie co, ja miałem takie duże oczekiwania co do tego tuningu. Chciałem zobaczyć, jak to po prostu będzie wszystko wyglądało. Wygląda to, no, bardzo ciekawie. Okej, tu możemy sobie jakieś takie otarcia porobić, jakieś gwiazdki. Prawdę mówiąc, nie mam pomysłu. Chodźmy się przejechać. Dobra, zapisujemy zmiany. Pyk. I mamy furkę gotową. Nie musieliśmy za malowanie i nic zapłacić, także bardzo w porządku. No i okej. Osiągi mamy, to mamy, to mamy. Postać. Wow! Co? Możemy zmienić jej fryzurę? Możemy zmienić fryzurę, możemy dać nakrycie głowy. Możemy z niej zrobić chłopaka nawet, chłopy. Ja chcę jej dać afro. Bo moja suka zawsze ma takie afro skręconych włosów. No tu są, widzę, jakieś czapeczki, ale afro... Fryzury są chyba na samym początku, nie? Ty. Fryzury są chyba na samym początku. Ej, spoko to wygląda, nie? Postać też możemy sobie dostosować. I też ona będzie widoczna chyba gdzieś tam w tych cutscenkach. Będzie widoczna, jak będziemy tuningować furkę. No dawaj, jakieś fajne, długie włosy. Kurde, te są... to jest takie trochę aferko. Jezu, okropne.
Nie, nie możemy coś takiego zrobić. O, to są nawet fajne włosy. Za darmożkę możemy je zrobić. Cyk. Akcesor. O Jezu. Co to jest? Fajnie. Fajnie to wygląda. Tutaj możemy koszuleczkę. Tutaj wygląda jak taka prawdziwa suka. Tutaj koszykówka. Jaka kurteczka. Dawaj tą kurteczkę. Pyk. Nogi, zimno się robi, nie? Trzeba kurteczkę założyć. Jakieś takie szalone spodnie. O nie, nie pasuje teraz. O Boże. Kurde, to nic nie pasuje. O Jezu, jaka kurtka, zajebiste ciuchy. Dobra, dajmy inne spodnie może. Takie coś? Ja pierdolę. Buty, ale patrzcie, mamy oryginalne marki, nie? Nice. Bardzo spoko, zmień kolor. Kolor włosów. Patrz. Czekaj, powrót. Podobały mi się tam te włosy. Możemy wybrać też do... Ja pierniczę. Patrzcie, nawet personalizacja postaci jest rozbudowana. Co my tu jeszcze mamy? Jakieś opcje? Chyba nie. Dobra. Wybierz po... Możemy zmienić postać. Jakby się nam nasza laska znudziła, proszę bardzo. Możemy zmienić w każdej chwili na inną. Ale ja nie chcę tego robić. To mi się laseczka podoba od samego początku. I tutaj tak. Wyzwania wyścigowe. No i to właściwie tyle, jeśli chodzi o... a co to? To jest inny gracz. Ghost. To są chyba ludzie ze studia Ghost, ale nie jestem pewny. Chyba tak, bo gra jeszcze nie jest, wiecie, publiczna, nie? A nie, czekaj. Tu jest na dole chyba ich nick. Dobra, to jednak nie jest ze studia Ghost, pomyliło mi się. Ty, ktoś już zrobił sobie Nissana z Undergrounda 2, człowiek. Na twoim miejscu wyjechałabym na miasto nocą. Kasę na ulepszenia dostaniesz, budując swoją reputację. A w dzień pewnie więcej, nie wiem. Także widzicie, tutaj możemy albo w dzień, albo w nocy. No to co, jedziemy w nocy. Także możemy sobie to szybko wybrać, za każdym razem, kiedy wbijemy do garażu. Nie wiem, czy będzie można zmieniać to podczas takiej swobodnej jazdy, ale zaraz to sprawdzimy. Okej. Słyszałam, że przerabiasz swoją brykę. No, widzę, że poważnie do tego podchodzisz. Inaczej by mnie tu nie było. Wiesz, jak chcesz się dostać do ligi, to nie zrobisz tego w pojedynkę. Z tego, co słyszałam, ty też nie. O tym właśnie chciałam pogadać. Myślę, że możemy pomóc sobie nawzajem. Zobaczyć ekipę. Chyba, że masz lepsze oferty na ekipie. Stole. Właściwie to mnóstwo. Przestań! To jak? Co ty na to? Ja na to dobra. Super! Dobra, jeśli mamy się zacząć wspinać w hierarchii, musimy sobie załatwić wyścig przeciwko innej ekipie. Okej, okay, mamy już ekipkę. Tego dupka, z którym ścigałam się pierwszej nocy? Jego ekipa Speed Boys prosi się o łomot. Uruchomię swoje kontakty, ale ty mi musisz pokazać, że warto się z tobą ścigać. Ej, fajnie! Podoba mi się to. Podoba mi się taki klimat nocny i możemy też dla odmiany pojeździć sobie w dzień, jeśli chcemy, ale ta noc będzie tutaj trwała wieki, coś tak czuję. Za każdym razem, kiedy wbijemy do garażu, dostaniemy nagrodę za to, co żeśmy zrobili tutaj w nocy i powywijali, prawda? Więc tak. Gliniarze będą próbowali rozbić pewnie każdy wyścig, w którym będziemy brali udział i za każdym razem, kiedy jakiś skończymy, nasz poziom pościgu zwrośnie prawdopodobnie. Wow. Także co, stunigowałem swoją własną furkę, jak to w Need for Speedzie. Biorę udział w wątpliwej legalności wyścigu. Tak? Bardzo ładnie pada deszcz. Wygląda to naprawdę dobrze, moi kochani. Tak, jeśli chodzi o tunik osiągów, tutaj za wiele nie zmieniłem. Jest po prostu ślisko i samochód bardzo łatwo wprowadzić poślizg. No, robię to intencjonalnie, tak? Ale wiecie. Ktoś sobie tutaj bardzo skrócił po lewej stronie.
Tak, deszcz pada też z różnej strony, nie jest tak, że zawsze pada pod włos, tak? Zobaczcie, jedziemy teraz jakby chyba z deszczem trochę i on inaczej się zachowuje. Widzicie? Teraz inaczej te krople padają na kamerę. Ale jak pojedziemy sobie w tę stronę, zwróćcie na to uwagę. Widzicie? Teraz też inaczej deszcz się zachowuje, bardziej napierdziela nam w kamerę. Genialne to jest! Uwielbiam takie drobne detale w grach, naprawdę. Dobra, pyk. Zrobiłem z tego pierdziawkę, tak żeby jak najwięcej pierdział, nie? To musi, no bo to jest w końcu Nissan Japanese. On musi, kurde. Hopa. Okej, nitro jeszcze mi się nie załadowało, bo tutaj się co jakiś czas ładuje. Ja myślałem, że mamy tylko na przykład jedną butlę na wyścig i do widzenia. Ale wygląda na to, że jednak nie. Dobra. Załadowało mi się nitro, więc po zakręcie tutaj sobie użyjemy. No niewiele daje na razie to nitro. Ale można odpalić. 500 metra zostało. No dawaj ty Mustangu ty. Boże, kupierze mój Nissanek. Do widzenia. Ej, on na pewno nie jest standardowy. On jest jakiś porobiony. No przecież na początku miał bodyki, był obniżony, kurde. Swoją drogą to fajnie, no bo jak zaczynaliśmy grę w Undergrounda 2, to pamiętacie, te samochody wyglądały jak z Otomoto, prosto, prawda? A tutaj już mamy jakiś taki delikatny tunik i no, wygląda to ciekawie. Dobra, co my mamy? Nowe wyzwania możesz wybrać wracając do garażu. Uba, ja chyba nie wybrałem żadnego. Warto je brać, podejrzewam, że za to dostajemy jakieś nowe rzeczy, tak? Popadamy sobie to dokładnie. Ej, dobrze to wygląda na pierwszy rzut oka. Bardzo przyjemnie mi się gra. Jeszcze nic nie powiedziałem o sposobie jazdy samochodem. O tym wam powiem na pewno na następnych odcinkach. Mogę tylko powiedzieć teraz, że jak oglądacie sobie ten gameplay i tak jak patrzycie, że ten samochód skręca w ten sposób, nie, jakoś tak dziwnie, nie do końca jest tak, że to jest jakieś tam bardzo sztuczne. O, w ten sposób. Przyjemnie się gra, ok? Ale na temat prowadzenia samochodów to się jeszcze wypowiem, moi drodzy, i powiem wam coś bardziej szczegółowo, jak już po prostu pojeżdżę większą ilością furek. Wtedy będziemy mogli o tym naprawdę porozmawiać, bo ja pamiętam sytuację z Paybackiem, na początku się zachwycałem, bo jak się zupełnie na czyjeś, jak się jeździ fantastycznie i dużo lepiej, a potem wsiadłem do samochodu do driftu i była lipa, nie? No, także tak. Zapraszam was na kolejne odcinki, dziękuję, że byliście na tym. Zostawcie łapę i suba, żebym się gdzieś tam pokazał nowym osobom, które pewnie by się zainteresowały tą grą, albo i nie. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Hejka!